Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Swoje wystąpienie zacznę od przypomnienia, że istotą procedowanego dzisiaj projektu, któremu notabene Rada Ministrów nadała tryb pilny, jest w istocie rzeczy przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych oraz ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Obecny akt prawny, komasujący w swej treści, miał być rozdzielony na dwa różne, niezależne od siebie akty prawne. Projekt miał na celu przebudowę systemu rejestrów państwowych, modernizację rejestru PESEL oraz budowę Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. Początkowy termin zakończenia wszystkich prac, w tym i systemów integrujących, planowany był na koniec 2013 roku. Niestety, nieoczekiwanie pojawiły się problemy natury wewnętrznej oraz zewnętrznej związane z przejściowym wstrzymaniem finansowania PLID oraz rozwojem rynku usług elektronicznych na obszarze Unii Europejskiej. A to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że projekt PLID Polska ID Karta nie może uzyskać refundacji poniesionych kosztów ze środków unijnych. Przedstawiony Wysokiej Izbie projekt rządowy opisuje, a właściwie uszczegółowia, tryb postępowania w przypadku procedury zameldowania i wymeldowania, obowiązek meldunkowy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, procedurę dotyczącą cudzoziemców, sposób prowadzenia ewidencji ludności. Uszczegóławia tryb i dokumentację związaną z dowodami osobistymi. To właściwie w największym skrócie. Ów projekt poddany był gruntownemu omówieniu na podkomisji powołanej przez Komisję Spraw Wewnętrznych, która po analizie przyjęła w sprawozdaniu jego ostateczny kształt. Przy procedowaniu członkowie najprzód podkomisji nadzwyczajnej, a potem komisja in gremio posiłkowaliśmy się opinią prawną Biura Analiz Sejmowych, co okazało się bardzo przydatne i pomocne. Znalazły się tam uwagi zarówno bardzo krytyczne, jak i pozytywnie oceniające niektóre zapisy merytoryczne. W ostatecznym rozrachunku komisja opowiedziała się za przyjęciem zapisów, jednakże ze zmianami, które w skrócie zreferuję. Nastąpiła zmiana redakcji zapisu artykułu 1 ust. 2. Całego artykułu 9, w artykule 10 oznaczono termin zameldowania do 30 dni. W artykule 11 wprowadzono obowiązek dokumentu wojskowego. W artykule 12 uregulowano obowiązek meldunku hotelowego. Dodano artykuł 15a traktujący o wymeldowaniu i zameldowaniu. Przeredagowano brzmienie artykułu 24. W odniesieniu do cudzoziemców doprecyzowano dyspozycję artykułu 26 ust. 4 poprzez zmianę nazewnictwa z wspólnot europejskich na Unię Europejską. W odniesieniu do przedłożenia rządowego uchylono wiele zaproponowanych artykułów w celu maksymalnego odformalizowania przepisów rangi ustawowej. Przyjęty został po przepracowaniach zapis artykułu 3 traktujący. Komisja wprowadziła ponadto 3 zmiany do ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Panie i Panowie Posłowie, skoro na przeszkodzie stanęły przesłanki niezależne od Wysokiej Izby, zdani jesteśmy na miarę w dobrą wolę rządu tak, aby określona w zmienianych ustawach nazwy terminy dwóch odrębnych ustaw o wejściach ich w życie stały się realne, a to o dowodach osobistych z dniem 1 stycznia 2015 roku oraz o ewidencji ludności z dniem także 1 stycznia 2015 roku. Będę w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomendował przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję za uwagę.